Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. Załański ogłosił wszemi wobec, że rosyjska kontrofensywa w rejonie Kurskim jest częścią jego misternego planu. Co ma nastąpić potem, no nie powiedział, no bo w sumie na tym polegają misterne plany. Z jednej strony, no, każdy plan ofensywny powinien jakoś zakładać ewentualną kontrofensywę przeciwnika. No ale umówmy się, to jest jednak łański Ten plan powstaje na 5 minut przed jego wygłoszeniem. Na tę chwilę, po pierwszym szoku, jednostki ukraińskie w miarę się otrząsnęły. Postępy są, ale już nie aż tak duże jak wcześniej. Zdobyto 7 wiosek i 50 km2 terenu, czyli połowę tego, co w poprzednich dwóch dniach. Choć na tę chwilę nie ma tu nadal żadnej sensownej. Linii obrony ze strony Ukraińców. Jednostki rosyjskie doszły do przedwojennej granicy, w dwóch punktach granicznych, lecz nie przeszły przez nią. Atak na flankę Rosjan został powstrzymany. Podobno nie brały w nim udział te elitarne jednostki, o których mówiłem wcześniej, które teraz podobno stacjonują w Sumach. Zamiast tego była to obrona terytorialna, no a atak zakładał, chyba że tak jak na początku ofensywy Rosjanie nie będą mieli na tym odcinku granicy żadnych żołnierzy. No jednak mieli i po tym na pewno Rosjanie doślą jakieś posiłki na te flanki właśnie. Czytaj atak spalony. Poza zasygnalizowaniem gotowości do natarcia na ten obszar nic nie osiągnięto. Jeśli chodzi o same sumy, to do miasta przyjeżdżają kolejne posiłki. Ani Syrski, ani Załański nie zamierzają odpuszczać. Możliwe, że ten atak był. Rodzajem zwiadu, ale znowu obie strony przyślą tu posiłki, a w wojnie na wyniszczenie Ukraińcy nie mają szans. No i skończył się szczyt Platformy Kremskiej. Na tę chwilę Blinken oznajmił, że wejście Ukrainy do NATO jest nieuniknione, chociaż nie podał więcej szczegółów, ale wiadomo, coś powiedzieć na tym szczycie musi. Natomiast Wielka Brytania poszła o krok dalej, bo Ukraińcy dostali kolejne 600 milionów od brytyjskiego podatnika. A przypomnę, z tydzień temu Wielka Brytania przeznaczyła na naszego sąsiada 250 milionów. A no i byłbym zapomniał: Brytyjczycy ogłosili zezwolenia na użycie rakiet balistycznych na teren Rosji. Opowiem więcej: szef ichniejszego MSZ -tu stwierdził na konieczność przeniesienia wojny na rosyjskie terytorium. Amerykanie nic za to nie mówili, no chyba nawet oni wiedzą, że to na razie trochę idzie za daleko. Sam Zoeński stwierdził również, że plany pokojowe Chin, Indii i Brazylii są szkodliwe. Ja nie chcę nic mówić, ale oni te plany stworzyli, bo chcą końca tej wojny. A jeżeli jedna strona kategorycznie nie chce przystać na jej warunki, to najlogiczniejszym rozwiązaniem jest z kolei kategoryczne opowiedzenie się za drugą stroną. W ten sposób załoński zapewnia Putinowi poparcie następnych krajów. Choć na tę chwilę, to ja nie wiem, czy go to coś w ogóle obchodzi. No. Eskalacja cały czas postępuje i to się liczy. Choć, żeby było ciekawiej, to odnośnie tych rakiet, to mamy trochę takie sprzeczne sygnały. Bo taki na przykład Care Starmer. Na przykład no, stwierdził, że Ukraina nie ma na to zezwolenia, gdyż Wielka Brytania nie szuka konfliktu z Rosją. No cóż, moim skromnym zdaniem, jedynym sposobem na dowiedzenie się, która wersja jest prawdziwa, jest po prostu na poczekanie z miesiąc. Jak żadnych rakiet nie wystrzelą na Rosję, to znaczy, że nie mogą. Zresztą ciekawym jest tutaj też ten aspekt, jak to ujmują politycy, a szczególnie brytyjski, ataków w głąb Rosji za pomocą tych rakiet. No cóż, Rosja to troszkę duży kraj. Na tę chwilę wszystkie rakiety, które dostaje Ukraina, mają zasięg 300-kilkudziesięciu kilometrów maks. Przy czym Ukraińcy nie mogą ich wystrzeliwać z samej granicy. Zresztą na tę chwilę drony wypuszczane przez Ukrainę mogą już spokojnie, na przykład, dolatywać do Moskwy, a to jest dużo dalej niż 300 kilometrów od granicy. Ze względów czysto wojskowych można by więc po prostu używać tych bez załogowców. Do której zresztą już się wszyscy przyzwyczaili. No ale właśnie, przyzwyczaili się. No bo tutaj nie chodzi o cele wojskowe a polityczne, po prostu o jak największą dalszą eskalację konfliktu. Założę się, że nawet jak teraz odpuszczą, to za parę miesięcy sytuacja się powtórzy aż do skutku. Na tę chwilę Władimir Putin nawet zaczął opowiadać o rozmieszczeniu broni jądrowej na granicy z NATO. Oczywiście na razie to są tylko groźby. No ale o to tym głupom prowojennym też chodzi. Bo teraz w telewizorni będą trąbić o tym, jak to zły Putin nie straszy bronią jądrową. No i oczywiście w tym celu trzeba rozmieścić amerykańską bronię jądrową w Polsce, o czym zresztą Sikorski przypunkiwał dosyć niedawno. No i oczywiście trzeba będzie pomagać Ukrainie i tak się żyje, w tym w Waszyngtonie. Oprócz eskalacji, podobno Amerykanie chcą zmiany strategii ukraińskiej. Konkretnie to wycofania wojsk ukraińskich z obwodu Kurskiego, zresztą trudno się dziwić, biorąc pod uwagę obecną rosyjską kontrofensywę. Problem w tym, że jak dla mnie na tej chwilę jest już troszeczkę z tym wszystkim za późno. Na pewno da się wycofać jakąś część ukraińskich jednostek, natomiast na pewno nie całość, no i ciężki sprzęt również jest już raczej spisany na straty, a on tutaj jest dużo cenniejszy niż ci wszyscy Ukraińcy. A według zachodnich ekspertów, najnowsza brygada zmechanizowana, powołana przez Ukrainę, jest uzbrojona już tylko w sprzęt z lat 60., a i tak można stwierdzić, że mają szczęście, bo na tę chwilę praktycznie wszystkie jednostki ukraińskie Nowo powołane to jest jakaś wariacja na temat lekkiej piechoty i to takie dosłownie lekkiej, bez żadnych pojazdów, nawet. Co najciekawsze, Załęski ogłosił, że następny szczyt odbędzie się w listopadzie i że zostanie na niego zaproszona rosyjska delegacja. Coś te wszystkie sygnały, jak dla mnie, są troszeczkę sprzeczne. Chyba, no, że chcą eskalować wojnę jakimś cudem, zdobyć przewagę nad Rosją i zaprosić. Ją po to, by Rosjanu pokorzyć i jakoś zmusić do kapitulacji podczas tego szczytu. Ja bym to raczej tak rozumiał: psychopaci nie przyznają się do błędu, ani tym bardziej nie przyznają komuś innemu racji, więc gadanie z Rosją inaczej niż z pozycji siły wydaje mi się niemożliwe. Ukraiński statek ze zbożem miał zostać uszkodzony na Morzu Czarnym. Z tego co wiem, to raz, że Rosja ustanowiła w końcu blokadę tych ukraińskich portów no jakby nie patrzeć, to jest wojna. A dwa podobno mieliśmy już mieć drogi lądowe obchodzące tę blokadę. Szczerze mówiąc, wygląda mi na to bar. Szczerze mówiąc, wygląda mi to na bardzo odgrzewany kotlet. Pytanie, czemu odgrzali go akurat teraz? No bo możliwe, że jest to swego rodzaju odpowiedź na słowa tureckiego prezydenta o Krymie. No bo w końcu zapewnienie globalnemu południu dostępu do zboża to niejako też była działka Turcji. No to oni w końcu mieli utrzymywać tę umowę zbożową. I to może być teraz albo taki przytyczek w nos, no bo przypomina, że Turcja koniec końców no nie dała rady. Albo też odgrzanie tematu pod ewentualną umowę zbożową numer dwa. No bo można powiedzieć, że na tej chwilę Erdogan trochę zresetował swoją pozycję względem Rosji. Właśnie do takiej jak na początku wojny. No to jest idziemy za kasą. A w sumie ta umowa była też i korzystna dla Zachodu. Od czasów jej złamania kierownictwa też się trochę zmieniło. I tutaj mam na myśli część kadr, jak i ogólnie nastawienie do konfliktu, więc kto wie. Znalazłem w Guardianie ciekawy artykuł odnośnie tego, jak usiedlić Elona Muska. Biorąc pod uwagę ostatnie działania względem Durowa, czy chociażby wspominane przeze mnie procesy w sprawie Google'a, można powiedzieć, że na tę chwilę establishment no nie jest zadowolony z Doliny Krzemowej. Wojną bym tego nie nazwał, umówmy się, mimo tego rzekomego bogactwa, rzekomego, bo większość z majątku tych ludzi stanowią mocno przes przeszacowane akcje, których nawet nie mają jak za bardzo spieniężyć, i mimo władzy nad bardzo dużymi firmami, władza państwowa nawet na zachodzie, stoi jednak nad zarządami spółek. Więc jak dla mnie to bardziej, no nie wiem, czystka, pogrom, coś w tym stylu. Trzeba pokazać paru ludziom ich miejsce w szeregu zwyczajnie. Oczywiście będzie to proces rozwleczony trochę w czasie, ale umówmy się, te wszystkie firmy technologiczne mają tyle różnych dziwnych praktyk, że dobrać im się do tyłków to będzie bardzo prosto. Zresztą nikt nawet przeciwko sobie bardzo protestował nie będzie. Choć też trzeba powiedzieć, że politycy tego z dobroci serca nie zrobią i zapewne celem ostatecznym będzie zwiększenie kontroli nad mediami. To, co nas trochę tutaj ratuje, natomiast to jest wiek tych wszystkich decydujących. No bo większość z tych ludzi dorastała jeszcze w czasach przedinternetowych i nie mają nawet za bardzo pojęcia, na przykład jak skutecznie regulować prawnie przestrzeń internetową, coś na czym zresztą żerują teraz wszelkie wielkie korporacje. Także o ile jakoś bardzo nie szkoda mi Alona, czy innych technologicznych gigantów, to trzeba uważać, byśmy przypadkiem nie obudzili się w jeszcze gorszej rzeczywistości niż obecnie. A propos nowej rzeczywistości. Niemcy zamykają granice dla emigrantów poza strefy Schengen. Niech jeszcze znajdą sposób na odesłanie do domów tych, co już przyjechali i będzie git. Taka zmiana polityki to bez zmiany rządu. No to tego się nie spodziewałem. Imigranci od jakiegoś czasu weszli już do pewnego mainstreamu i to jest akurat jedna z nielicznych, nielicznych ostatnich zmian na lepsze. Szczerze myślę, że to jest jakaś próba powstrzymania tzw. skrajnej prawicy. A zresztą wprowadzenie akceptowalnych zmian po to, by wytrącić konkurencji karty z ręki no jest wyjątkowo logicznym rozwiązaniem. Aż za logicznym jak na europejskich polityków. Choć tak jak mówię, ja nie narzekam. I jak już przy Niemcach jesteśmy, to Die Welt zrobił śledztwo odnośnie narodowości kobiet w betlińskich domach publicznych. I wyszło im, że około połowa z nich to są ukraińki. Szczerze mówiąc, ja trochę stawiam w wątpliwość metodologię ogólną tych badań, że tak powiem. Umówmy się raczej mało, która pani do towarzystwa poda swoje prawdziwe dane. Zresztą wątpię, by dziennikarze odwiedzili każdy taki przybytek w mieście. Choć duży udział Ukrainek w tym procederze nie jest niczym nieznanym, zresztą przyczyna podana nawet przez samych dziennikarzy również, duża ilość uchodźców i to w większości kobiet w obcym kraju, bez różnorakich uprawnień do wykonywania wcześniej wykonywanych zawodów, no jakoś się muszą utrzymać. W sumie lepsze to niż branie zasiłków, jak w przypadku ciapatych. W USA natomiast mamy inwazję innych uchodźców, tylko że ono trochę innej rasy. Chodzi o Haiti, o Haitańczyków, których władza z jakiegoś powodu oddelegowała do Ohio. I na tę chwilę ludzie boją się wyprowadzać psy na spacer, bo przybysze porywają je i używają do rytuałów w wodu, Podobnież również w mieście Spring. Chodzi o Haitańczyków, których władza z jakiegoś powodu. Oddelegowała do Springfield w Ohio. I na tę chwilę ludzie boją się tam nawet wyprowadzać psy na spacer, bo przybysze porywają je i używają do rytuałów wódu Podobnież również miały w tym mieście zniknąć wszystkie kaczki w parkach, tu chodzi akurat o normalną konsumpcję. Tutaj się w sumie no nie dziwię, no bo oni jeść też coś muszą. No i zanim ktoś powie coś tam o nierobach i tak dalej, to tych Haitańczyków jest 20 tysięcy. W 60 tysięcznym mieście pośrodku niczego, z którego większość młodzieży wyjechała w poszukiwaniu pracy. Nawet jakby to byli przykładni obywatele, to sytuacja nie byłaby tam wcale lepsza. Oczywiście jest w tym jakaś logika, no bo tak jak już stwierdziłam, to jest zadupie pośrodku niczego. Więc jak mają robić zadymy na przykład pod domami Bogoli gdzieś na wybrzeżu, no to lepiej ich do środka Ameryki oddelegować. Choć ja bym szczerze mówiąc. Poszedł jeszcze za ciosem i wysłał ich jeszcze bardziej w głąb do jakiejś Arizony czy Nevady. Jakby ci uchodźcy z tropikalnych wysp posiedzieli sobie troszkę na pustynnym słoneczku, to bardzo możliwe, żeby sami chcieli zawrócić. No, chyba że jest i druga możliwość, że to mają być po prostu nowi wyborcy demokratów. A Ohio jest jednym z tych stanów troszkę wahających się, więc w ten sposób mogliby sobie zapewnić zwycięstwo. Choć jak dla mnie musieliby wtedy dosłać jeszcze trochę więcej tych uchodźców, no bo zapewne większość obecnych mieszkańców postawi teraz na obecną opozycję. A propos wyborów w USA. Trump w swoim ostatnim przemówieniu stwierdził, że jak zostanie prezydentem, to wyrzuci z kraju wszystkich globalistów, komunistów i ludzi, którzy nienawidzą USA. Wiadomo, wybory. Natomiast najciekawsza w tym wszystkim jest reakcja Ligi Przeciw gdyż stwierdzili, że jego słowa to atak na tle antysemickim. A Trump nic o paisatych nie mówił, oni się sami odezwali w tym przypadku. Jak na organizacje zajmującą się też de facto na opinią publiczną, to są bardzo słabi w komunikacji. Nie żeby im to w czymś ostatecznie przeszkadzało. A jak coś jest głupie działa, to najwidoczniej to my tu jesteśmy jeleniami. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie mnie wesprzeć finansowo, zapraszam na mój profil na stronie www.baycoffee.to. Link będzie w komentarzu poniżej. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.